No to, jak się rzekło, po paru tygodniach radosnego demontażu status quo, posłowie rozjechali się na święta do domów. Tymczasem na gwiazdkę 88. Stackelberg odbywa kolejną pogawędkę ze Stanisławem Augustem. Oznajmia, że musi donieść imperatorowej, jak dalece może ona liczyć jeszcze na przyjaźń króla, o którym powiadają, że gotów przyzwolić nie tylko na alians z królem pruskim, ale i na wypowiedzenie wojny Rosji. Stanisław oczywiście zaprzecza i zapytuje, czego po nim żąda imperatorowa. Czy alians z królem pruskim będziecie uważali za zerwanie? Nie inaczej. A na traktat handlowy z królem pruskim, co wielmożny pan powiesz? Temu się nie sprzeciwię ani żadnej rzeczy do wzmocnienia Rzeczpospolitej dążącej. A względem rady jak? Gdy zechcą przemienić imię rady w inne i nowe dykasterie utworzyć, których by jednak przedmioty prawie takie były jak w departamentach radnych, to nas to mniej obchodzi. Tytułem wyjaśnienia. Jak szedł tok obrad, wspominałem w pogadance poprzedniej. Więc ataki na radę się nie wzięły znikąd, tylko to się już wcześniej przewijało, no ale przeważały inne tematy. Sprawa wyglądała bardzo podobnie jak z komisją wojskową, więc nie ma sensu tego opisywać bardzo szczegółowo. Rada była umyślona przez Rosjan jako narzędzie utrzymania w kraju minimum porządku i jednocześnie kontroli polityki Stanisława Augusta, ale ostatecznie się stała w rękach tego ostatniego całkiem sprawnym rządem. Przykładowo, sejmy nie przyjmowały nowych podatków, ale Radzie udało się uszczelnić pobór już tych wcześniejszych, na tyle, że przychód wzrósł o 5 milionów, a bilans skarbowy regularnie wykazywał nadwyżkę. W samym 88 o 3 miliony. Podobnie powołano komisję górniczą, która doprowadziła do naprawdę dużego wzrostu wydobycia żelaza, na tyle, że z importera tegoż Rzeczpospolita została eksporterem. Wobec problemów z dostępem do Bałtyku zawiązano kompanię czarnomorską, która do wybuchu wojny też sobie radziła całkiem znośnie. Tyle, że primo, rząd ma to do siebie, że rządzi, a więc narzuca swoją wolę tym, którzy tę wolę mają odmienną i co gorsza, rządzi całkiem sprawnie. Sekundo to jest instytucja pod patronatem Rosji, co w oczywisty sposób mierziło samych rządzonych kraju, jakby nie patrzeć, satelickiego. Tak więc wobec doniesień o coraz większym zaniepokojeniu Petersburga tym, co się dzieje w Warszawie, król zamierza przepchnąć podatki na wojsko, póki Petersburg się jeszcze nie rozmyślił. Że opozycja się odgraża niepłaceniem takich podatków, dopóki nowy rząd nie stanie, Stanisław August idzie krok do przodu i przez posła Kościołowskiego podaje 9 stycznia projekt o Straży Narodowej, czyli tak jak to ustalone ze Stackelbergiem, wariacji na temat rady, ale bez władzy tłumaczenia praw, bez tymczasowej egzekucji, konfederowania Sejmu, zawieszania sędziów i z ułatwionym dochodzeniem roszczeń przez obywatelstwo, tak żeby to możliwie gładko przeszło. I projekt faktycznie jest przyjęty całkiem przychylnie, a popiera go m.in. książę Czartoryski. Tyle, że większość opozycji ma problem nie tyle z kształtem z rządu, co z pozostawaniem tego rządu pod kierownictwem króla jego mości, no bo skoro radę ogarnął, to tę straż też w końcu jakoś ogarnie. Zwłaszcza, że król jego mość jest z nadania rosyjskiego, no więc dopóki on trzyma sprawy w swoich rękach, to wybicie się na suwerenność specjalnie szybko nie nastąpi. No ale projekt jest na tyle ugodowy, że groźba absolutum dominum może wśród sejmujących nie chwycić. Więc tu ciekawy plot twist, strony się zamieniają miejscami. Sprawa podatków na wojsko jest absolutnym priorytetem, więc nie można tracić czasu nad deliberowaniem nad projektem królewskim i powoływaniem nowego rządu. Rozpoczynając teraz materię rządową, oddala się probabilitatem ustanowienia podatków, a zatem i wojska. Kto będzie tego przyczyną, odpowie ojczyźnie i potomności za uchybioną taką okazją, która może już nie wróci. Stanisław Potocki wnosi zatem o ustanowienie jednorazowo podwójnego półrocznego podymnego i jednocześnie o zniesienie Rady Nieustającej. Posłowie debatują sobie przez 3 sesje. No i tak przy okazji, jeżeli ktoś uważa, że błyskotliwe gry słowne są domeną współczesnej kanapowej prawicy, to myli się srodze, bo już podówczas posłowie wyżywają się na szkaradzie nieustającej, czy też zdradzie nieustającej. Wreszcie Kościołkowski 15 stycznia oznajmia, że cofa swój wniosek pod warunkiem, że Sejm przystąpi natychmiast do podatków wieczystych i intraktu tych materii żadna inna wtrącona nie będzie. Cofnięcie przyjęto, ale bez szczególnej konsekwencji. Zaraz Matuszewicz zapowiada, że na podatki wieczyste nie pozwoli, dopóki istnieje Rada, nieprzyjaciółka wolności, matka nierządu, córa gwarancji. Złóżmy tylko wieczyste podatki, a wnet nam wytłumaczą, żeśmy już wszystko zrobili i każą nam się rozejść.
co najwięcej pozwala na podatek protunkowy. Król obstaje oczywiście przy podatku stałym. Marszałek Małochowski spisuje propozycję, ale dodaje warunek zniesienia rady, jako że według aktu prorogacji Sejmu, pierwej forma rządu, potem wojsko i podatki traktowane być mają. Król standardowo tłumaczy, że to nieszczególny pomysł i zawiesza sesję na 3 dni. No i 19 stycznia nadchodzi sesja rozstrzygająca. Marszałek oświadcza, że stosownie do woli królewskiej rzecz toczyć się będzie o podatkach i upoważnieniu do pożyczki. Pierwszy zabiera głos biskup Szembek i wali w radę. Marszałek daje głos Zaleskiemu, który dalej jedzie po radzie. Rada, główny nieprzyjaciel wolności naszych, przepaść dla swobód przygotowana. Dopóki ona istnieje, dopóty podatki będą źródłem zubożenia, dopóty wojsko narzędziem niewoli, dopóty stan nasz pogardy godny. Zatem stawia propozycję, czyli Rada Nieustającej ustawa z jej opisami Sejmów 75 i 76 ma być uchyloną lub nie. Następny Sapieha wali w Radę. Nie przypuszcza, aby dwór petersburski miał o to dbać wiele, czy w tej formie, czy w innej straż istnieć będzie, a nawet gdyby to ustępować mu się nie godzi. Idźmyż bronić resztę ojczyzny, nie zważajmy jaka siła, ale jaka powinność obywatelska, lepiej zginąć od razu, niż czuć w cierpieniu każdy krok zbliżającej się śmierci. Tych, co nas gnębić będą, przymusimy do nieodmówienia nam szacunku, a jeśli nie potrafimy na jug hańszej ocalić ojczyzny, to przynajmniej mogiły nasze przywrócą Polszczę tę sławę, którą zwycięskie przodków naszych okrywa popioły. Po nim nad szkodliwością Rady rozdziera szaty Sucharzewski i żąda głosowania nad jej zniesieniem. Marszałek przypomina, że póki co są na stole projekta podatkowe, ale wnioskodawca tychże bez szczególnego oporu je wycofuje. I Kalinka przypuszcza, że tyle mniej więcej zostało przez te 3 dni przez opozycję zaplanowane, a potem poszedł już spontan. Z mów opozycyjnych warto znów przytoczyć Stanisława Potockiego. Czyliż Moskwa własną zaprzątniona obroną nowych nieprzyjaciół i nowych niebezpieczeństw szukać będzie? A gdyby tak było, co być nie może, nie zręczniejszej dla siebie, zręczniejszej dla nas wybrać nie mogłaby pory. Przyspieszałaby tylko dzieło powstania naszego. Niejedno 100 000 rycerstwa polskiego ostrzy pałasza na obronę ojczyzny, odparcie obcej przemocy i ugruntowanie wolności. Spojrzyjmy na siebie, obejrzyjmy się na niedawne dzieje. Przypomnijmy sobie, jak mała część narodu związkami konfederacji ujęta w porządki wojskowe, nieopatrzona w tryb wojenny, nieuprawiona w sztuce wojennej, mądrze niewyćwiczona, co gorsza jeszcze zbyt często z sobą niezgodna, jednak samym męstwem Polakowi wrodzonym zdołała dość długo opierać się licznemu, rządnemu, karnemu i we wszystko opatrzonemu Moskwy wojsku, a przyznamy, iż jest jeszcze w Polakach dawna ich waleczność i siła. Lecz jest w Radzie główna przeszkoda, bo wyrwać jej z rąk rząd w przódy należy, nim go w wierniejsze powierzyć, bo póki w jej ręku rząd ten będzie, któż się śmiało z nas na wieczne podatki i na wojsko pisać może? Bo któż nie widzi, iż je Rada ogarnie, która od obcych utworzona, od obcych utrzymywana, obcej słowem influencyi przez tak długi czas najmocniejsza sprężyna, użyje przeciw nam własnych sił naszych i tym właśnie środkiem panowanie zagraniczne uwieczni, którym my od niego zasłonić się szukamy. Podatki nasze będą tylko nieznośnym dla nas ciężarem, a wojsko, stawszy się w kraju stróżem przemocy i obcą, iż tak rzekę załogą, pójdzie pewnie, jak już o tym nieraz myślano, gnębić najwierniejszych sąsiadów naszych i łupami ich wzbogacać, którzy tym sposobem przeciwnym wzmocnieni, nadzieję nam nawet odejmą powstania. Król standardowo jest mniej optymistyczny. Mówi tak. Jak było, tak i będzie. Do końca. Hasłem moim, że z narodem ode mnie ukochanym, z narodem, któremu winienem jestem to miejsce, które zasiadam, z narodem, mówię, z którym szczęście i nieszczęście dzielić mam zawsze za powinność, że nieoddzielny chcę być z tym narodem, dlatego go ostrzegam. A żeby i swoje, i moje losy chciał wziąć w uwagę, ile w tym momencie tak krytycznym. Bo któż wie, jeżeli Bóg losy już nie ostatnie dla Polski pozwolił. No i to Stanisława Augusta trochę tak po prawdzie definiuje. Niby wie, co robić, ma to wszystko przemyślane i planuje sensownie, ale peroruje, przekonuje. No, to facet zdecydowanie nie ma tendencji do brania byka za rogi i przeprowadzania z pełną determinacją spraw po swojemu. Jednak musi zastrzec, że król z narodem, naród z królem, że to jest zły pomysł, no ale prawda, narodzie, pomyśl, przemyśl. Generalnie obrona Rady idzie podobnie jak komisji wojskowej. Argumenty też są rzucane podobne, ale jednak dużo mniej zaciekle. W największym skrócie za posłem Zakrzewskim. Gdyby obce potencje
na wymowę z nami wojowały, nad każdą pewnie bylibyśmy zwycięstwa, lecz znając, iż tym ich nie pokonamy tylko siłą, próżno czas na obszernych mowach trawiemy, których by już powinien dotychczas skutek jaki okazać. Świadkiem będzie najoczywistszym codziennych czynności naszych diariusz, kto czas wycieńcza, kto go na próżno trawi. Królewscy próbują sprawę podgryzać proceduralnie, no ale średnio im to idzie. A ostrzeżenia o ruskich wojskach raczej drażnią obudzony patriotyzm niż do kogokolwiek przemawiają. Zwłaszcza, że jak słyszeliśmy, wrodzone męstwo Polaków na żadną klęskę nie pozwoli. Prymas w końcu oświadcza, że pomysł nie jest zbyt mądry, ale on się od głosu wstrzymuje. No i spora część królewskich uznała, że jest to wcale niezły przykład. Do głosowania przychodzi w środku nocy. 120 głosów przeciw Radzie, 11 za, 62 się wstrzymało. Zaraz po wynikach do biskupa Kossakowskiego uderza Branicki z taką delikatną prośbą o umniejszanie jego winy przed ambasadorem rosyjskim. Biskup zauważa, że z jego koneksjami to się nie wydaje konieczne, na co Branicki, że Pociomkin owszem możny, ale o polskich sprawach to nie on decyduje, a ja znam, że to wasze niedawanie wotów to są chowane kije za piecem na nas kiedykolwiek. No i tak się zamyka pierwszy etap Sejmu, etap demolki zastanych instytucji. No, wkrótce zobaczymy, jak stanom skonfederowanym pójdzie odbudowa. Ale zanim należy po pierwsze przyjrzeć się bliżej przyczynom takiego, a nie innego obrotu spraw, a po drugie nadgonić sytuację na frontach.